Veni Creator Spiritus. Stajemy dziś przy grobie świętego Wojciecha w Gnieźnie. W ten sposób znajdujemy się w samym centrum Wojciechowego milenium. Przed miesiącem ów szlak wojciechowy rozpocząłem w Pradze oraz w Liwicach, diecezji Hradec Králové. Stamtąd bowiem pochodził Wojciech. A dziś jesteśmy w Gnieźnie, że można w tym miejscu, gdzie dokończył on swego ziemskiego pielgrzymowania. Dziękuję Bogu w Trójcy Jedynemu, że u schyłku tego tysiąclecia danym jest znów modlić się przy relikwiach świętego Wojciecha, które są największym skarbem naszego narodu. Pragniemy iść tym święto-wojciechowym, duchowym szlakiem, który bierze swój początek niejako z wieczernik. Właśnie do wieczerniki, dokąd apostołowie wrócili z Góry Oliwnej po wniebowstąpieniu Chrystusa, prowadzi nas dzisiejsza liturgia. Przez 40 dni od zmartwychwstania Chrystus ukazywał się im, mówił o Królestwie Bożym. Polecił im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać na spełnienie obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił Chrystus. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce ochrzczeni zostaniecie Duchem Świętym. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż na krańce ziemi. Otrzymują więc apostolowie mandat misyjny. W mocy słów zmartwychwstałego Pana mają iść na cały świat i nauczać wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na razie jednak wracają do wieczernika i tam trwają w modlitwie, oczekując na spełnienie obietnicy. 10 dnia, święto pięćdziesiątnicy, Chrystus zesłał im Ducha Świętego, który odmienił ich serce. Stali się mężni i gotowi podjąć swój misyjny mandat. Rozpoczęli dzieło ewangelizacji. To dzieło prowadzi w dalszym ciągu Kościół. Następcy apostołów wyruszają wciąż na cały świat, by nauczać wszystkie narody. Przy końcu pierwszego tysiąclecia przybywali na ziemię polską synowie różnych narodów, już przed tym ochrzczonych, zwłaszcza zaś narodów ościennych. Wśród nich centralne miejsce zajmuje święty Wojciech, który przybył do Polski z sąsiedniej i pobratymczej krainy czeskiej. Dało to jakby drugi początek Kościołowi na ziemiach piastowskich. Chrzest w 966 roku Zamieszka I zostaje niejako potwierdzony krwią męczennika.
I nie tylko to. Polska bowiem wchodzi do rodziny krajów europejskich. Przy relikwiach świętego Wojciecha spotykają się cesarz Oton III i Bolesław Chrobry w obecności legata papieskiego. Było to spotkanie o historycznej wymowie. Zjazd gnieźnieński. Miało ono oczywiście znaczenie polityczne, ale miało i znaczenie kościelne. Przy grobie świętego Wojciecha została proklamowana przez papieża Sylwestra II pierwsza polska metropolia, Gniezno, do której zostały przyłączone biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Ziarno, które obumrze, przynosi owoc, plon obfity. Również do świętego Wojciecha odnoszą się słowa z Ewangelii Janowej, które kiedyś Chrystus wypowiedział do apostołów. Umierając, dał on świadectwo życia. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Bójcie. Dał też świadectwo w służbie apostolskiej. Powiedział bowiem Chrystus, kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli mi ktoś służy, uczci go mój ojciec. Wojciech poszedł za Chrystusem. Poszedł długą drogą, która prowadziła z rodzimych Libic do Pragi, z Pragi do Rzymu, a potem, kiedy natrafiał wciąż na opór swoich praskich rodaków, wyruszył jako misjonarz na Równinę Panońską, a z kolei przez Bramę Morawską do Gniezna i nad Bałtyk. Jego misja jest jak gdyby zwieńczeniem ewangelizacji ziem piastowskich. A to właśnie dlatego, że Wojciech dał świadectwo Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską. Ciało męczennika wykupił Bolesław Chrobry i sprowadził je tu, do Gniezna. Wypełniły się na Wojciechu słowa Chrystusa. Ponad miłość doczesnego życia postawił on miłość do Syna Bożego. Poszedł za Chrystusem jako wierny i ofiarny sługa, dając o nim świadectwo za cenę swojej krwi. I oto uczcił go Ojciec. Lud Boży otoczył czcią należną świętym na ziemi w przekonaniu, że Wojciech, męczennik Chrystusa, cieszy się chwałą w niebie. Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity. Jakże dosłownie te słowa spełniły się w życiu i śmierci świętego Wojciecha. Jego męczeńska krew zmieszana z krwią innych polskich męczenników leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce.
czerpała z niego cała Polska, uzalania swej państwowości i przez następne stulecie. Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc święty Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu. Święty męczennik tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod europejską tożsamość i jedność. Po tych historycznych śladach stąpałem wielokrotnie w okresie milenium chrztu Polski, przybywając z Krakowa do Gniezna z relikwiami świętego Stanisława i dziś opatrzności Bożej dziękuję za to, że dane mi jest jeszcze raz znaleźć się na tym szlaku. Dziękujemy Ci, święty Wojciechu, żeś nas dzisiaj tak licznie tu zgromadził. Są wśród nas bardzo dostojni goście. Myślę naprzód o prezydentach krajów związanych z osobą i działalnością świętego Wojciecha Adalberta. I dziękuję mi za obecność. Dziękuję za obecność prezydentowi Polski, panu Kwaśniewskiemu, prezydentowi Czech, panu Václavovi Havlowi, prezydentowi Litwy, panu Brazauskasowi, prezydentowi Niemiec, panu Herzogowi, prezydentowi Słowacji, panu Kovácsovi, prezydentowi Ukrainy, panu Kuczmie, prezydentowi Węgier, panu Genczowi. Czcigodni panowie, wasza obecność tutaj w Gnieźnie ma szczególne znaczenie dla kontynentu europejskiego. Tak jak przed tysiącem lat, tak i dziś świadczy ona o chęci pokojowego współżycia i budowania nowej Europy złączonej więzami solidarności. Proszę. Proszę bardzo, ażeby panowie byli łaskawi przekazać moje pozdrowienia waszym narodom, narodom, które dzisiaj tu reprezentujecie. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem księży kardynałów, przybyłych z Wiecznego Miasta, z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano na czele
oraz kardynałów z krajów świętowojciechowych. Którym przewodzi kardynał Mirosław Wilk, następca świętego Wojciecha na stolicy biskupii w Pradze. Raduje się, że wraz z nami są kardynałowie z odległych stron świata, od Ameryki aż w Australię. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję oczywiście za obecność kardynałom polskim z księdzem kardynałem prymasem na czele. Wszystkim arcybiskupom i biskupom również dziękuję, biskupom prawosławnym oraz zwierzchnikom wspólnot reformowanych, a także zwierzchnikom innych wspólnot kościelnych. Słowa szczególnego pozdrowienia kieruję do naszego gospodarza, arcybiskupa gnieźnieńskiego, księdza Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego, oraz do was, drodzy bracia i siostry, którzy przybyliście na spotkanie z całej Polski. Pozostało mi głęboko w pamięci spotkanie gnieźnieńskie w czerwcu 1979 roku. Gdy po raz pierwszy papież rodem z Krakowa mógł sprawować Eucharystię na wzgórzu Lecha w obecności niezapomnianego prymasa tysiąclecia, całego episkopatu, wielu pielgrzymów, nie tylko z Polski, ale również krajów ościennych. Po 18 latach wypadałoby powrócić do tamtej homilii gnieźnieńskiej, która stała się poniekąd programem pontyfikatu. Przede wszystkim jednak była ona pokornym odczytywaniem zamierzeń Bożych związanych z ostatnim 25-leciem naszego milenium. Mówiłem wtedy, czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje, Zachodu i Wschodu. Tak, Chrystus tego chce. Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza. A żeby to zostało powiedziane teraz, tutaj w Gnieźnie. I to było powiedziane 6 czerwca 1979 roku. Z tego miejsca rozlała się wówczas potężna fala, moc Ducha Świętego. Tutaj zaczęła przybierać konkretne formy myśl o nowej ewangelizacji. W tym czasie bowiem dokonały się wielkie przemiany, powstały nowe możliwości, pojawili się nowi ludzie,
runął mur dzielący Europę. Pięćdziesiąt lat po rozpoczęciu II wojny światowej jej skutki przestały żłobić oblicze naszego kontynentu. Skończyło się półwieczne rozdzielenie, za które szczególnie straszliwą cenę płaciły miliony mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego tutaj, w grobu świętego Wojciecha, składam dziś Bogu Wszechmogącemu dziękczynienie za wielki dar wolności, jaki otrzymały narody Europy. A czynię to słowami psalmisty. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Umiłowani bracia i siostry, po latach 18 powtarzam to samo. Potrzebna jest nasza gotowość. Okazuje się bowiem w sposób niekiedy bardzo bolesny, że odzyskanie prawa samostanowienia oraz poszerzenie swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarczy dla odbudowy europejskiej jedności. Jakże nie wspomnieć w tym miejscu tragedii narodów byłej Jugosławii, dramatu narodu albańskiego i ogromnych ciężarów ponoszonych przez wszystkie społeczeństwa, które odzyskały wolność z wielkim wysiłkiem, zrzucając z siebie jarzmo totalitarnego systemu komunistycznego. Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent. Mur, który przebiega przez ludzkie serce. Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu, innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych. Jest on zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego, oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. Nawet niewątpliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym, społecznym nie przesłaniają istnienia tego muru. Jego cień kładzie się na całej Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jeszcze jest daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą duchu. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka
i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Z rąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie, a obecny brak jego duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześcijańskiej samoświadomości. Drodzy bracia, to właśnie Chrystus, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki, objawił człowiekowi jego godność. To On jest gwarantem tej godności. To patroni Europy, święty Benedykt, święci Cyryl i Metody. Oni wszczepili w europejską kulturę prawdę o Bogu i o człowieku. To orszak świętych misjonarzy, których dziś przypomina nam święty Wojciech, niósł europejskim ludom nowinę o miłości bliźniego, o miłości nieprzyjaciół nawet, nowinę poświadczoną oddaniem za nich życia. Tą dobrą nowiną, Ewangelią, żyli w Europie przez kolejne stulecia, aż po dzień dzisiejszy. Nasi bracia i siostry powtarzały ją mury kościołów, opactw, szpitali, uniwersytetów. Głosiły ją foliały, rzeźby, obrazy. Obwieszczały strofy poezji i dzieła kompozytorów. Na Ewangelii kładziono podwaliny duchowej jedności Europy. Od grobu świętego Wojciecha pytam więc, czy wolno nam odrzucić prawo chrześcijańskiego życia, które głosi, że tylko ten przynosi owoc obfity, kto umiera dla wszystkiego, co nie Boże, kto dla dobra bracia umiera, jak ziarno rzucone w ziemię. Tu, z tego miejsca, powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. W imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności, w imię miłości wołam, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w serca, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić,
odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy. Od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można zliczyć na zbudowanie wspólnego domu dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ognie Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga. O taką właśnie rzeczywistość zabiegał święty Wojciech. Za taką przyszłość oddał swe życie. On też dzisiaj nam przypomina, iż nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu każdego społeczeństwa. U progu trzeciego tysiąclecia świadectwo Wojciecha, świętego Wojciecha, jest wciąż obecny w Kościele i wciąż wydaje owoce. Winniśmy jego dzieło ewangelizacji podjąć z nową mocą. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i jego nauce, pomóżmy odkryć go na nowo. Stanie się tak wtedy, kiedy zastępy wiernych świadków Ewangelii znów zaczną przemierzać nasz kontynent, gdy dzieła architektury, literatury, sztuki będą w sposób porywający dla współczesnego człowieka ukazywać tego, który jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Gdy w sprawowanej przez Kościół liturgii ujrzą piękno oddawania Bogu chwały, gdy dostrzegą w naszym życiu świadectwo chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia i świętości. Umiłowani bracia i siostry, w jak niezwykłej godzinie dziejów przyszło nam żyć. Jak ważkie zadania powierzył nam Chrystus. On wzywa każdego z nas, abyśmy przygotowywali nową wiosnę Kościoła. Chce, aby Kościół, ten sam, co w czasach apostolskich, w czasach świętego Wojciecha, kroczył w nowe tysiąclecie pełen świeżości, rozkwitającego nowego życia i rozmachu ewangelicznego. W roku 1949 prymas tysiąclecia wołał: tu przy grobie świętego Wojciecha zapalać będziemy ogniste wici, zwiastujące ziemi naszej światłość na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. Dziś na nowo wznosimy to wołanie, prosząc o światło i ogień Ducha Świętego, aby zapalał nasze wici zwiastunów Ewangelii aż po krańce ziemi. Święty Wojciech jest ciągle z nami. Pozostał w piastowskim gnieźnie, pozostał w powszechnym Kościele otoczony chwałą męczeństwa. I z perspektywy tysiąclecia
zdaje się dzisiaj przemawiać do nas słowami świętego Pawła w dzisiejszej liturgii. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnika. Odczytujemy raz jeszcze dzisiaj, po 1000 lat, ten Pawłowy i ten Wojciechowy testament. Prosimy, ażeby słowa tego testamentu doczekały się spełnienia również w naszym pokoleniu. Na to bowiem z łaski Bożej dane jest to dla Chrystusa. Nam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczyliśmy tę samą walkę, jakie świadectwo pozostawił nam święty Wojciech. I przyzywamy Wojciechowego pośrednictwa, prosząc go o orędownictwo wówczas, gdy Kościół oraz Europa przygotowują się do wielkiego jubileuszu roku 2000. I przyzywamy Ducha Świętego, Ducha Mądrości i Mocy. Veni, Creator Spiritus. Amen.